Raz, dwa, trzy, to jest test nagrywania Minecrafta na MacBooku Pro 2017 z trackpadem oraz touchbarem. Tak, powoli wracam do YouTube, jak widzicie. To jest już drugi klip, który do Was wysyłam z tego sprzętu. Dlaczego wysyłam do Was drugi klip, a nie nagrywam pierwszego aż do momentu, gdzie idę ścinać drzewa? Otóż dlatego nie nagrywam dla Was ciągle pierwszego klipu, ponieważ chciałem sprawdzić, jak wygląda nagrywanie obrazu i głosu na ustawieniach wyższych odrobinkę graficznie w OBS-ie. Troszkę widzę, że jest takie jakieś ścinki F3. Widam klatek. Nie, bardzo ładne są klateczki. Podoba mi się taka ilość klatek. Ale mogę to wygasić, bo raczej ja nie jestem z tych, którzy patrzą na klatki. Drewno jest mi potrzebne, bo kończą już mi się te trzonki na narzędzia. Tak, nie ma tutaj Tinker's Constructa, a ja cały czas myślę innymi realiami. W sumie w modach mi już nie było dosyć długo, w ogóle w Minecrafcie mi nie było dosyć długo. Wróciłem do Minecrafta tak naprawdę wtedy, kiedy poprosił mnie o serwer Bartek Nowak. I to jest właśnie jak gdyby następca tego serwera, Bartka Nowaka, ponieważ mój serwer... Znaczy, Bartek Nowak prosił mnie o serwer na wersji 1.8, jeśli nie mylę. No i ten serwer działał przez dłuższy czas. Działał bardzo ładnie. Niemniej od kiedy mam nowy sprzęt, pomyślałem sobie, że zmigruję ten serwer na nowszą wersję, żeby po prostu móc sobie pograć już o nowej wersji, w miarę najnowszej. No i wybór padł na 1.12. 1.12 to już jest w tej chwili najnowsza wersja. Teraz to jest jeszcze 1.12.1. Niemniej mieliśmy mały problem z tą wersją 1.12 z powodu tego, że mamy taki plugin, który się nazywa MCMMO. On daje różnorakie skille, jak to kiedyś się Deutsch wypowiedział. I ten plugin na przykład, jeżeli spędzimy dużo czasu w kopalni, pozwoli nam szybciej wydobywać dane rudy. Na przykład jeżeli ścinamy drzewa, to potrafi też ten plugin, a jak widzicie tutaj, ścinanie drzew, umiejętność ścinania drzew została zwiększona. Pozwoli on na przykład na jedno, jakby ścinam jeden blok, a całe drzewo się nam zetnie, bo na przykład pozwala na szybsze kopanie, bądź na przykład pozwala na to, że więcej diamentów zostanie wyrzuconych z danej rudy. Niemniej ten plugin miał takie ustawienie, że było wszystko jak gdyby przypisane. Każde jakieś umiejętności były przypisane pod użytkownika, pod jego ID. Z racji tego, że korzystaliśmy na tamtym serwerze z trybu pirackiego, to na nowym serwerze, gdzie już mamy załączony tryb, ten oryginalny, legalny, nie było to możliwe. Jakby, w sensie widzieliśmy staty użytkowników, którzy grali z piratów. Niemniej, chociaż mieli te same nazwy użytkownika, nie byli, znaczy przypuśćmy, ja widziałem użytkownika o nicku Vonfline, niemniej to nie były moje staty, ja miałem 0 statów. Tak samo Deutsch. No i Deutsch poprosił mnie, żebym to naprawił, trochę czasu mi to zajęło, okazało się, że były tam przypisane właśnie inne ID-ki użytkowników, popełnienie ID-ków, wszystko ruszyło. I jak widzicie, teraz już trochę mam drzewa pościnanego. No, okej, okay, może być trochę tej akacji. Jeszcze tam to sobie zetnę. Niemniej chciałbym jeszcze trochę tych drzew posadzić, bo wiecie, można ścinać drzewa w nieskończoność, ale potem skąd będę miał drewno, jak już wszystkie drzewa zetnę. Nie wiem, czy to słyszeliście, ale u sąsiada jakieś zwierzątka tam się głoszą. W 2013 szczekał piesek. Teraz już innego rodzaju zwierzątka. W 2013 szedłem do technikum, a teraz już powoli wybieram się na studia.
Więc taki trochę progres. I też wtedy grałem w Minecrafta, też miałem jeszcze tego samego skina. Z tym, że wtedy grałem, o ile się nie mylę, u Giela. A co z Gielem? Pewnie zapytacie. Otóż z Gielem teraz bardzo blisko współpracujemy. Razem wynajmujemy jeden serwer, tak zwany WTC 2016. Płacimy po połówce i dzięki temu Gielo może sobie tam stawiać swoje serwery do klocków, a ja mogę na nim sobie stawiać to, co mi się tam żywnie podoba. Teraz to są projekty witryn internetowych w Rejsach. Natomiast również tam stawiam serwery klocków, takie testowe na razie, bo większość rzeczy trzymam jeszcze na starym WTC 2014. I dodatkowo stawiam tam kontenery w Dockerze i zaczynam tam się bawić z Dockerem. Więc tak mi upływa czas, jeżeli byście chcieli wiedzieć. Czym jest Docker? Nie wiem, czy wiecie, czym jest maszyna wirtualna, ale załóżmy, że pracuję w tej chwili na macOSie, systemie operacyjnym od Apple. To jest system, który działa wyłącznie na komputerach Apple, ale to już jest mniejsza z tym, to już jest jakby temat na oddzielny tip. I przypuśćmy, chciałbym sobie sprawdzić, jak dany program działa na Windowsie. Nie mógłbym tego zrobić normalnie, ponieważ ten system działa zupełnie inaczej i na Macu nie odpada programów Windowsowskich i vice versa. Natomiast jestem w stanie sobie uruchomić maszynę wirtualną, w której uruchomię Windowsa i przetestuję to po prostu jakby system w systemie, jak to konkretnie działa. Natomiast uruchomienie maszyny wirtualnej kosztuje bardzo dużo zasobów procesora i pamięci RAM, ponieważ to tak naprawdę jest jakby uruchomienie drugiego komputera. A nie każdego stać na to, żeby takie duże tak dużo po prostu sobie podzespołów mógł zagospodarować na wirtualizację. Dlatego powstało coś takiego jak Docker, co też pozwala na uruchomienie maszyn wirtualnych, ale troszeczkę jakby z innym celem. Docker nie uruchamia całego systemu operacyjnego, jakby całego tego wirtualnego komputera, tylko uruchamia minimalnie to, co jest najpotrzebniejsze, a z części zasobów korzysta, z części programów korzysta tego jak gdyby Maca. A Docker nie służy do tego, żebyśmy sobie na przykład mogli pograć w Tibie na Windowsie, tylko służy do tego, żebyśmy mogli sobie trzymać oddzielną aplikację, przypuśćmy, jeżeli napiszę jakąś witrynę internetową, to żebyśmy mogli mieć jakby dokładnie tak samo działającą witrynę na wielu różnych komputerach. Przypuśćmy, jeżeli napiszę witrynę interaktywną jakąś ja, tak jakby zaprogramuję i chciałbym, żeby ktoś inny ze mną programował i przypuśćmy, wyślę to Deutschowi, jeżeli by było bez Dockera, to Deutsch miałby trochę problemu, żeby to uruchomić na swoim sprzęcie, bo jest tam część rzeczy, które trzeba stosować. Natomiast jeżeli korzystamy z Dockera, to każdy ma jakby dokładnie te same programy, dokładnie takie samo działanie, więc od razu może przystąpić do pracy, zamiast bawić się w dostosowywanie części właśnie tych programów. Owszem, zabiera mi to trochę pracy, znaczy jakby podbiera mi to pracę, ponieważ ja tak naprawdę bardzo lubię się z takimi rzeczami tak zwanie użerać i sprawiać, że część programów, część różnych procesów działa bardzo dobrze. I jeżeli przypuśćmy, ktoś chce coś, jakąś aplikację uruchomić na danym serwerze i będzie korzystał z Dockera, to tak naprawdę ja tutaj nie mam nic do roboty, tylko ta osoba sobie wpisuje komendę i ta aplikacja się na danym serwerze uruchamia. Faktycznie trzeba również Dockera zainstalować na tamtym serwerze i doprowadzić go do działania, więc mam jeszcze trochę pola do popisu. Niemniej zmierza to w tym kierunku. A ja zamiast cały czas siedzieć w swoich tych dostosowaniach programów, już teraz zaczynam bawić się z Dockerem, żeby wiedzieć po prostu, co w trawie piszę w biznesie i w tym, co będzie się działo w świecie IT już za kilka lat. Ok, trochę już drewna mam pościnane. Zajączków nie będę zabijał, bo akurat ich mięsko nie jest aż takie pysiaste.
ale kurczaczkiem nie pogardzam. Kurczaczki zawsze na propsie. No i już mi się trochę mięska nie skończyło. Ok, jeszcze jedno. Dobra, mamy. Mamy to. Jak widzicie, już słońce zachodzi. W poprzednim odcinku też zachodziło. Świniaczek gdzieś tutaj się czai. To też niczego nie świadome zwierzątko. Po prostu zabierzemy ze sobą w formie surowego pożywienia. Ok, mamy to. Ty też. Też tak się ładnie patrzysz. Serze świniaczku. Nie nagrywam jeszcze w tej chwili z mikrofonem studyjnym Blue Yeti, ponieważ nie mam aż takiej ochoty, żeby go uruchamiać. A tak naprawdę to było tak przeważnie na spontanie nagrywane, więc po prostu nie myślałem, żeby nawet wyciągać się tego, żeby po prostu odcinek dla was nagrywać. Ciekawe, czy wioska jest splądrowana. Myślę, że tak, skoro tutaj był Bartek Nowak. To już tutaj niewiele powinno zostać w tej wiosce. W sumie tu jest tylko płytka, jakiś palik. To jest jakieś jedzonko. W sumie nasiona są dobrą sprawą, można to pozbierać. Można to pozbierać, bo u siebie też będę robił niebawem jakąś farmę. Nie wiem, czy wiecie, ale Deutsch podjął taką decyzję, że będzie się do mnie przekopywał. A dzięki temu będziemy mogli sobie tam współdzielić część po prostu upraw, część jakichś skrzynek, jakieś dodatkowe pomieszczenia, jakiś storage. Nie wiem, czy na tym serwerze wgram wam dyn mapę, ale chyba tak. Oj, jedno serduszko mi leciało. Ale nie szkodzi, wróćmy do domku. Ok. Trochę ziemi się pojawiło. No i tak de facto tutaj nie mam nic więcej do wrócenia do tej skrzynki. Trochę drewna mam jeszcze w ekipunku, więc nie ma potrzeby go przerzucać. Będę potrzebował sobie tutaj dograć takiego moda, który będzie mi sortował te rzeczy, które są w skrzynkach. To widzicie, jaki tutaj jest w tej chwili rozgardiasz. Przedtem tego moda miałem, w tej chwili go nie mam, bo jest inny sprzęt, więc dlatego jest tutaj jak jest, z tymi itemkami. Dobra, wrzucę sobie piórka. No to sobie wezmę do ekipunku, będę to przecież przepalał. Tego możemy się pozbyć, nasionka sobie tutaj dodamy. To zboże będziemy robili chleba, ale to jeszcze nie w tej chwili. Mięso potworów, jak to kiedyś powiedziałem. Okej. Okay. Gdzie kobel? Tutaj kobel. Okej. Okay. Tego kobla to już trochę mam. Są złoża. Będę sobie robił specjalne pomieszczenie oddzielne na te koble. I pójdę spać. Słodkich snów, tak, dokładnie. I żegnam się z wami. Życzę wam spokojnego dnia. I mam nadzieję, że mój materiał się podobał. I że zobaczymy się już wkrótce.